Szczęść Boże, witajcie w ten poniedziałkowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcieliśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne, wiarołomne, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. Oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południu powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Dzisiaj ta Ewangelia jakoś bardzo mocno mi uświadamia, żebym próbował dostrzec to, co już od Pana Boga otrzymałem. Bo my bardzo często szukamy jakichś cudów, szukamy znaków Bożej obecności, a nie zauważamy tego, co już otrzymaliśmy. Dostrzeż dzisiaj, ile już dostałeś od Pana Boga. Zobacz, ile już od Jezusa otrzymałeś poprzez to, że żyjesz z Nim w łasce, że korzystasz z Jego sakramentów. Może ten dzisiejszy poranek jest po to, żeby to dostrzec, żeby uświadomić to sobie i podziękować za to Panu Bogu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.